Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, ostatnio ktoś pytał w komentarzu, jak ta Honda CR-V chodzi na zimówkach, w warunkach ciężkich. Jak widzimy, oto właśnie warunki ciężkie. Ulica całkowicie przysypana śniegiem. No i ktoś pytał, jak te zimówki chodzą, jak tam system ASR i tak dalej, czy lepiej bez, czy lepiej z. No to chciałem Wam pokazać, jak auto rusza na pełnej tak zwanej pycie, kiedy jest włączona ASR i kiedy jest wyłączona. Oczywiście to jest wszystko ukryte w jednej trakcji, łącznie z ESP i tak dalej. Przycisk mamy tu. Czyli w tej chwili trakcja jest włączona. Nie świeci się, jak widać, żadna kontrolka, żeby była wyłączona. Temperatura minus 6. No i spróbuję ruszyć na pełnym gazie. Tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale jest, uwierzcie mi, pod górkę. Więc założę kamerę na statyw i ruszę najpierw z ASR, czyli system będzie tłumił obroty silnika, żeby on, wiadomo, nie buksował. Siłą rzeczy trochę na pewno zabuksuje, ale dużo mniej. Myślę, że wszystko usłyszycie na obrotach silnika. Ja po prostu będę gazował na pełnym gazie, a potem wyłączymy ASR, no i też na pełnym gazie ruszę i zobaczycie, jak się auto zachowuje. Czyli jest to Honda CR-V 4x4. Normalnie chodzi tylko przód, natomiast w warunkach ciężkich dołącza się z automatu tył. No i tak też będzie, jeżeli ja ruszę na pełnym pycie, na pełnej pycie i właśnie na takiej, no lodu tu nie ma, jest po prostu taki śnieżek, ale na takiej ośnieżonej lekko ulicy zobaczymy właśnie, co się będzie działo, bo tył się na pewno włączy. Ok, czyli kamera na statyw. Ok, kamera na statywie i mamy, słuchajcie, włączony system ASR, pełną trakcję, i wyłączę dmuchawę, żeby nie zakłócała. I słuchajcie, pełny gaz i rura. Tak to wyglądało. I jeszcze raz ruszamy, ASR włączony, pełny gaz i rura. Słyszycie? Stłumił obroty, nie wiem, czy słyszeliście to. A teraz wyłączamy system, będzie dźwięk. Ok, system wyłączony i rura. Zjadę na bok, bo idzie auto za mną. Ok, czyli jak widzieliście, słuchajcie, auto z wyłączonym systemem po prostu mieliło i nic wiele się nie działo. Tak więc na pytanie, czy lepiej ruszać z ASR czy bez, zdecydowanie lepiej z ASR. Silnik tak nie wyje i autor wie bardziej zdecydowanie do przodu, nie tak, że stoi w miejscu i mielą wszystkie cztery koła. Jeszcze raz może zrobimy taki test. Ok. Jest dźwięk, czyli trakcja z powrotem włączona i ruszamy. No, myślę, że wyraźnie słyszeliście, to nie tak, że mi silnik jakoś przydławiło, że ja może źle puściłem pedał sprzęgła, po prostu silnik się sam tak przydławił poprzez system ASR. I teraz wyłączamy, jest dźwięk wyłączony i rura. Ok, słuchajcie, tak to wygląda. Dzięki za uwagę. Myślę, że Wam pokazałem, jak działa system ASR.